A szóstego dnia stworzył Bóg człowieka i było to dobre, bynajmniej na początku. Adamie! Adamie! Adam! I tak Pan musiał obdarzyć człowieka zmysłem słuchu i wiedział, że jest to dobre. I wytłumaczył Pan Adamowi, o co w tym wszystkim chodzi. Adamie! Stworzyłem Cię na moje podobieństwo i oddałem Ci we władanie ziemi. Na początek jakieś 2 hektary. I 2 jałówki. A potem się potargujemy. I tak człowiek otrzymał władzę nad ziemią, a Pan kontynuował. Adamie! Musisz wiedzieć coś, o czym Ci jeszcze nie mówiłem. Może jeszcze nie teraz. Czekaj więc cierpliwie. Tak więc Adam począł się zastanawiać, o co się rozchodzi. A kiedy tak myślał, wiedział, że to jest dobre. I tak minęły 2 dni, a Adam nie przestawał wciąż myśleć. I tak Adam nauczył się cierpliwości. A gdy minął kolejny dzień, Adam zrozumiał, że myśli już 3 dni. Wtedy też Pan przemówił. Adamie, nadszedł już czas, aby objawić Ci to, co ukryte. I począł się Adam radować ze swojej męskości i wiedział, że może być dobrze. A kiedy tak Adam zacieszał, Pan ujrzał jego samotność. Postanowił więc Pan temu zaradzić. Adamie, pozwól do mnie. A Adam nie wiedział, gdzie ma pozwolić. Adamie, jestem tutaj. I wtem objawił się Pan w gorejącym krzewie. Stary numer z krzakiem, dobre! Adamie, zaprawdę powiadam Ci, smuci mnie Twoja samotność. Uczynię więc niewiastę i będzie Ci towarzyszyć na wieki wieku. Kogo? Niewiastę. Co to takiego? Kobieta. Kobieto? Potna. I tak uczynił Pan niewiastę z kości Adama i wiedział, że jest to dobre. A widząc, co uczynił, począł się zastanawiać, że coś mu jednak nie poszło. Ja też tak myślę, no to skombinuj, co z tym tatem zrobić? I aby wybrnąć z sytuacji, rzekł Pan do niewiasty. Niewiasto, nadaję Ci na imię Ewa. I od tej chwili choć moje będziecie jednym ciałem, a Ty niewiast będziesz dbać o zdrowie Adama. Niech pije dobry alkohol i pali markowe papierosy. Tak, nie kupuj więc tytoniu w paczkach, a maszynkę do robienia skrętów wykorzystaj przy mieleniu mięsa. To może być zabawa, może coś dodasz? Będziesz wychodzić psem. Ale nie mamy psa! Nie odtruj się! Będziesz karmić psa. Ukaże zrozumienie nawet, jeśli kolega będzie miał na imię Agnieszka. O tyle, jeżeli chodzi o psa, a resztę później. Przepraszam, że przeszkodzę, niech będzie o nie przestanie. Już kończę, moja droga. Jeszcze tylko. Dostarczysz Adamowi codziennie zimne piwo i przegląd sportowy. Ostatnio społowujesz wszystkie mecze w Kanał Plus i grać w FM 12. Tak. I zrobisz porządek dla bydła, Ewo. Wystarczy. Nie przerywaj. Jezus, Maria. Będę kontynuował, więc słuchajcie. Zajmiesz się remontami, Ewo. Nie, nie, mówię, nie, nie. Pamiętaj, żeby gasić światło w lodówce. Nie. Będziesz kosić trawę w ogrodzie. Tak. Nie, nie, tak. Nie. Rozliczysz pity. Nie, tak. Dbaj o Biedronce. Za parę lat po stworzonku będzie patronem sieci supermarketów.
i sposobem reprezentacji Polski. Tak, tak. Pamiętaj tylko, że nie wolno ci jednego. Czego? Pod żadnym pozorem nie wsiadaj za kierownicę jego auto. Auto sprawiedliwość. Trzymostka, Ponczusiu. Tak, oto sprawiedliwy pan rozdzielił porówno obowiązki między Adama i Ewę i wiedział, że to jest dobre. Gdy minął tydzień, a okazało się, że to 7 dni, Adam poczuł głód. Zerwał więc Adam owoc z drzewa i spożył czym prędzej. I wiedział Adam, że było to dobre. Widząc to, Bóg wezwał do siebie Adama i niewiastkę. Adam się dotlenia. Widząc to, Bóg wezwał do siebie Adama i niewiastę. Adamie, Adamie, wejdź ze sobą niewiastę i podejdź do mnie. Co to? Tutaj, 503. Nie. No to mogą ptać, to ja Ewa. Po to mi ten telefon, po to podnosi, skoro nawet nie potrafisz odebrać. Przecież odebrałam. Słyszałaś? Co to jest pewnie? Ojciec, to nie jest bigger. Już idę, hej. Narka. I tak Adam wezwał niewiastę i podszedł z nią do pana. Adamie, do mnie człowieku, a nie do jakiegoś krzewu. I tak Adam począł myśleć, gdzie by tu podejść. A gdy minęły 2 minuty, Adam wciąż nic nie wymyślił. Widząc to, niewiasta zechciała też myśleć. I wymyśliła niewiasta, że pan jest wszechobecny. A pan się zdziwił, bo było to dobre. I tak pan stwierdził. Co 2 głowy, to nie jedna. A widząc 2 głowy, wiedział, że nie jedna. Tak oto pan przemówił do dwojga. Po pierwsze, gdzie dziewka byłaś, gdy Adam zrywał owoc? Co ty nie wiesz? Nie o to mi chodzi. To ty masz zrywać owoce. Widzisz, co to robisz? Gdzie ty ugrębie pchasz nie pójdeś? Po drugie, wszelkiego drzewa z tego ogrodu możecie spożywać według upodobania. Ale z drzewa z Poznania nie wolno wam jeść. Bo gdy z niego spożyjecie, niechybnie umrzecie. Aga! Poznania? Nie, z Częstochowy. Ten oto sposób pan ostrzegł Adama i Ewę, by więcej nie sprowadzać drzew z Poznania. I wiedział pan, że jest to dobre. I żył Adam z Ewą, jak pan przykazał. A gdy minęły 3 dni i nastał 4. dzień, Adam już wiedział, że jutro zacznie się 5. dzień. Widząc to, Ewa poczęła czynić swoją powinność wobec Adama. Gdy niewiasta skończyła już prać liścia Adama nad rzeką, zaczęła prać skarpety. Zmieniła więc niewiasta wizir czysta biel na wizir kolor. I wiedziała, że jest to dobre. I myślała niewiasta, co by zrobić, by skarpety szybciej wyschły. I tak niewiasta wymyśliła sznurek, a wiedziała, że jest to dobre. I gdy myślała tak dalej, a skarpet jej do prania ubywało, wymyśliła, że uczyni drzew oparcie dla sznurka. I wiedziała, że to dopiero będzie dobre. W ten oto sposób niewiasta znalazła się z 2 końcem sznurka przy drzewie z Poznania, a rosły na nim piękne i soczyste gruszki. I poznała niewiasta, iż za krótki jej sznurek. Poczęła więc myśleć, czym go zastąpić. A był tam wąż ogrodowy,
rozwinąwszy go niewiasta i umocowawszy go na dwóch drzewach, poczęła wieszać skarpetki. I gdy tak wieszała skarpetki, naszła ją myśl. Ciekawe smakują gruszki. A pan widział jej myśli i poznał pan, czym jest kobieca ciekawość. A Ewa pamiętała, co mówił pan o drzewie z Poznania. Lecz jej ciekawość była silniejsza. I tak Ewa, wysunąwszy dłoń ku górze, zerwała owoc z drzewa z Poznania i pomyślała, że będzie to dobre. A gdy ugryzła soczystą gruszkę, trzasnęło coś ogromnie. Ale ulga mówiła mamusia, nie popija świnek wodą. I udał się Adam w stronę ogrodu, a ujrzawszy, co uczyniła Ewa, przeraził się niemiłościwie. Ewa, Ewa, nie wiedzę, coś ty narobiła, jestem przerażony. Przepraszam, no. Jak mogłaś tak niechlujnie powiedzieć te skarpetki? I nakazał jej Adam dokładnie powiesić skarpetki, by już więcej nie ulegać przerażeniu. I widział Adam, że jest to dobre. Postanowił więc Adam ukarać Ewę, zjadając jej gruszkę. Oddawaj to moje! Tak, panie, przecież to wspólnota małżeńska. Oddawaj to moje! A wszystko to widział pan i nie myślał już, że to dobre. Przemówił więc pan tymi słowami. Dosyć! Nie wstrzymam! A oni przecząco pokiwali głowami, bo już wiedzieli, że co dwie głowy, to nie jedna. I nie czuli wobec siebie wstydu. Wtem pan ich zgromił. Niewiasto, za to, co uczyniłaś, prowadzę nieprzyjaźń między ciebie i Adama. Odtąd podzielicie się obowiązkami, które spoczywały wyłącznie na tobie. Adamie, odtąd kobiety będą robić prawo jazdy i jeździć w samochodach swoich mężczyzn. Nie maskaj się, jesteś facetem. I tak oto Adam i Ewa poznali, czym jest dobro i zło i wiedzieli, że nie będzie już dobrze. A pan był dobry i udzielił im kredyt we frankach na nowiuśkie M4. A oni nie wzięli pieniędzy, bo znali kurs franka. Widząc to, pan postanowił ich wydalić z ogrodu Eden. Adamie, Ewo, mężu i ty trzewie, eksmisja stała się faktem. Nakazuję wam puścić miejsce! I co teraz będzie? Lekko będzie, są jeszcze inne religie. I tak oto pan wygnał z ogrodu Eden mężczyznę i niewiastę. Już nie wiedział, czy to jest dobre. Powiedzcie więc, ludzie, czy dacie wiarę, że to wszystko się stało przez skarpet parę? Oh,